Upały coraz częściej dają się we znaki, a na dworze temperatura potrafi sięgać już nawet 30 stopni i bez odpowiedniego nawodnienia czy nakrycia głowy może dojść do naszego organizmu do przegrzania, a w krytycznych sytuacjach nawet do udaru cieplnego. I właśnie na ten temat porozmawiamy dzisiaj z doktorem Piotrem Fezetem z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Rektorze. Panie doktorze, takim częstym zjawiskiem właśnie w okresie letnim jest przegrzanie. No i właśnie jakie są takie objawy przegrzania i co jest taką przyczyną przegrzania? Wiadomo, że słońce, natomiast jakie są jeszcze najczęstsze przyczyny, dla których właśnie człowiek, można powiedzieć, pada ofiarą przegrzania? Jeśli Pan Redaktor pozwoli, to powiemy, chciałbym powiedzieć o tym, jak uchronić się przed taką już niekorzystną sytuacją. Musimy o tym pamiętać, że temperatury wysokie będą z nami coraz częściej. Dotykają przede wszystkim osób, małych dzieci i osób w wieku podeszłym, a także osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. One są najbardziej narażeni na te upały. I tutaj musimy pamiętać o tym, że jeśli nie musimy być w tym czasie na słońcu, na dworze, no to wtedy rzeczywiście powinniśmy zostać w domu. Jeśli seniorzy nasi muszą coś załatwić, bo no, codzienne sprawunki też trzeba przecież zrobić, no to samego rana albo w godzinach późnowieczornych. To jest o tyle ważne, że jeśli będą musieli mimo wszystko wyjść, no to musimy pamiętać o nakryciu głowy, o tym, żeby się w odpowiedni sposób nawodnić. Jeśli taką optymalną temperaturą dla nas jest około 23-24 stopni, jeśli przyjmiemy założenie, że na dworze, na polu będzie o 9-10 stopni więcej, no to zapotrzebowanie na wodę wzrasta. Takie zapotrzebowanie standardowego człowieka, który nie ma jakichś chorób układu krążenia, to jest około 2 litrów na dobę. Jeśli temperatura wzrośnie o 10 stopni, od tych 23-4 stopni, no to zapotrzebowanie wzrasta kolejny litr. Pamiętajmy o tym, żeby osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, szczególnie z niewydolnością serca, nie mogą uzupełniać gwałtownie tych płynów, bo dla nich najważniejsze rzeczą, aby ten bilans objętościowy pozostał stabilnie. Więc jeśli musimy już wyjść na zewnątrz, z domu, w takie upały, to miejmy przy sobie i wodę, najchętniej wodę niegazowaną lub lekko gazowaną, zmineralizowaną, miejmy nakrycie głowy. Jeśli tego nie będziemy mieli, to mamy ryzyko przegrzania. Organizm staje się przegrzany wtedy, kiedy ta temperatura głęboka sięgnie, zbliży się do około 38-40 stopni, kiedy na dworze jest 35-36 stopni, takie temperatury mogą się zdarzyć, wtedy dochodzi do tego, że organizm nie jest w stanie pozbyć się tego nadmiaru ciepła. W związku z tym dochodzi do przegrzania i zaczyna się to takim znużeniem, zaczyna się brakiem koncentracji. Tutaj uczulam kierowców, którzy powinni sobie odpoczywać wtedy albo szczególnie na to zwrócić uwagę. Pacjent staje się troszkę bardziej drażliwy, jest przemęczony, jest mu cały czas gorąco, twarz jest czerwona i to są takie etap, który staje się w pewnym momencie odwracalny. To znaczy, jeśli takiego chorego, przepraszam, mówię już troszeczkę zawodowo, jeśli takiego potencjalnego, nie daj Boże, pacjenta zabierzemy z tej wysokiej temperatury, możemy go zapodamy mu taką na przykład chłodną kąpiel, to jest szansa, że to wszystko wróci do normy. Czyli będzie to pacjent, który wróci zupełnie do normalnej, będzie normalnie funkcjonował. Jeśli tego nie zrobimy, on dalej będzie przebywał w wysokiej temperaturze, to grozi nam udar cieplny. Udar cieplny pojawi się wtedy, kiedy ta temperatura wewnętrzna organizmu przekroczy 40 stopni. Będzie to oznaczało, że dojdzie już powoli do destrukcji tkanek naszego organizmu, do nieodwracalnego uszkodzenia błon komórkowych i tym samym będziemy mieli do czynienia już z bardzo groźnymi objawami. Pacjent straci przytomność, będzie z nim utrudniony, najpierw utrudniony kontakt, a później ta utrata przytomności i wtedy taki pacjent będzie wymagał już pomocy doraźnej, a więc musimy wezwać pogotowie ratunkowe, musimy takiego pacjenta oczywiście starać się, jeśli to jest możliwe, jak najszybciej schłodzić, nawet okładami z lodem chociażby, czy jakąś zimną kąpielą, jeśli to jest w ogóle możliwe, a jeśli dojdzie do zatrzymania krążenia i czy oddechu, to pacjent musi mieć podjęte czynności reanimacyjne. Właśnie, czy, no bo zdarza się taka sytuacja bardzo często, że no, spieszymy się gdzieś, zakładamy, że to dosłownie kilka minut nam zajmie załatwienie jakiejś sprawy, pójścia z punktu A do B, no i
Pytanie, czy te kilka dosłownie minut bez odpowiedniego nakrycia głowy, gdzie temperatura właśnie, załóżmy, że przekracza te 30 stopni, jest pełne, bezchmurne niebo, pełne słońce, czy to w jakiś sposób może na nas negatywnie wpływać? To wszystko uzależnia od konkretnego pacjenta, konkretnego człowieka. Jeśli to jest osoba, która jest młoda, zdrowa i aktywna na co dzień, to wydaje się, że to ryzyko jest stosunkowo minimalne. Jeśli to jest osoba schorowana, właśnie podkreślam, szczególnie z chorobami układu krążenia, jeśli jest, to może to być dla niej groźne. Dlatego trzeba o tym bardzo dokładnie pamiętać. Pamiętajmy o naszych seniorach, pamiętajmy o naszych członkach rodziny, aby może w ogóle nie wychodzili z domu w te takie największe upały, żeby te zakupy zrobić dla nich. I taka pomoc sąsiedzka też jest tutaj niezwykle ważna. I apeluję do tego, jeśli muszą wyjść, to nakrycie głowy i ta woda przy sobie w torebce na pewno nam pomoże. Jest jeszcze jedna grupa ludzi, która wykorzystuje tę temperaturę i to pełne słońce do opalania się. No i czy jest jakiś bezpieczny czasookres, w którym powinno się na przykład opalać? No bo dla niektórych osób właśnie to pełne słońce jest tożsame z tym, że opalimy się i wtedy zazwyczaj też zapominamy o tym, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo, bo słońce to jest źródło witaminy D, no ale może być także przyczyną właśnie udaru czy przegrzania. Słońce rzeczywiście bierze udział w produkcji witaminy D, ale takie powiedziałbym normalne słońce na co dzień to w zupełności wystarcza do tego, aby tą witaminę D w organizmie była wyprodukowana. Musimy o tym pamiętać, że wszystko jest w granicach rozsądku. Jeśli to są osoby, jeszcze raz podkreślę, z chorobami układu krążenia, to dla nich taka rzeczywiście pobyt na słońcu otwartym, opalanie się, no może być groźne. Jeśli to są młode, zdrowe osoby, to muszą też o tym pamiętać, że oprócz o tym, że no niestety takie częste opalanie może być w konsekwencji prowadzić do pewnych niekorzystnych zmian skórnych, a w konsekwencji być jednak przyczyną powstawania nowotworów skóry. O tym też musimy pamiętać. Oczywiście, jeśli ktoś się tam parę razy do roku pójdzie popalać, no to nie tylko nie będzie kłopot, ale są ludzie, którzy korzystają z tego słońca nadmiernie, tak bym powiedział. No właśnie, to jeszcze sobie może na koniec przypomnijmy, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać, jeżeli widzimy potencjalną osobę, która na przykład jest już w tym stanie takiego mocnego przegrzania albo udaru słonecznego. Jaki powinien być taki może pierwszy, najbardziej charakterystyczny albo w ogóle jakikolwiek symptom, że tej osobie już się coś dzieje nie tak? No, utrudniony kontakt. Jeśli podejdziemy do takiej osoby, zapytamy się, no takie proste zdanie, jak pan się nazywa, jaki jest dzisiaj dzień, jaka godzina, gdzie pan mieszka i osoba będzie miała trudności z powiedzeniem tych bardzo prostych przecież informacji, no to już jest sygnał do tego, że coś się może złego dziać. No, jeśli będziemy na przykład, nie wiem, na plaży, w towarzystwie innych osób, no taką osobę trzeba z tego słońca jak najszybciej zabrać, starać się go, dać mu dość do picia, zabrać z tego do jakiegoś chłodniejszego pomieszczenia, jeśli jest w ogóle możliwe, ale jeśli się pojawią tego typu objawy braku koncentracji, strany przedomdleniowe, czy w ogóle utrata przytomności, no to takiego trzeba wezwać pomoc doraźną. I oczywiście nie zostawiać tego chorego, czy pacjenta potencjalnego samemu sobie. Oczywiście, szanowni państwo, nie ignorujmy słońca, korzystajmy z niego z umiarem. Jeżeli temperatura wynosi faktycznie więcej niż te 30 stopni i nie musimy nigdzie wychodzić, to jednak dla własnego bezpieczeństwa zostajmy w domu. A jeżeli musimy coś załatwić, to miejmy na sobie czapkę lub jakiekolwiek inne nakrycie głowy i pamiętajmy o stałym nawodnieniu, żeby nie doszło do sytuacji takich, o których dzisiaj porozmawialiśmy. I oby ich podczas tego okresu letniego i podczas tych wakacji było jak najmniej.